Jarek i Wiola. Z kanału Łotwa Marszą. Dzisiaj, tak jak ostatnio nagrywaliśmy, wchodzimy w Bieszczadach na górę Ternice. W pierwszej kolejności czerwonym szlakiem z Ustrzyk Górnych wejdziemy na Szeroki Wierch, później żółtym z Szerokiego Wierchu na Ternicę. No, mamy dużo ekwipunek, bo śpimy dzisiaj na dziko, namioty, karimaty, co tam jeszcze, śpiwory i jedzenie, więc jest ciężko, ale pięknie i gorąco. Tu jest w tym tygodniu, w ten weekend będzie najcieplej w Polsce, bo już w sobotę, jutro ma w całej Polsce prawie padać, a tu będzie słońce i gorąco. Tak więc idziemy dalej z Szerokiego Wierchu, kolejne relacje. Do zobaczenia. Hej. Cześć. Wspinaczka z Ustrzyk Górnych na Tarnicę przez Szeroki Wierch. To jest jakieś 3 godziny, ale widoki po około 1,5 godziny są takie. Nagroda jest wspaniała. A co będzie wyżej? Pewnie kosmos. Pięknie to wygląda. Tam w dole są Ustrzyki Górne. Tam przez Szeroki Wierch będziemy szli na Tarnicę. Stąd krzyża nie widać, ale widzieliśmy podczas wędrówki czerwonym szlakiem z Ustrzyk Górnych. Tędy. Świetna trasa. Idziemy dalej. No i już prawie jesteśmy na najwyższym szczycie w Bieszczadach. Tarnica. Widać już krzyż. Cześć. Widoki po drodze były cudne. Pięknie. No i mamy to. W piątek, w pierwszy dzień w Bieszczadach zaliczyliśmy najwyższy szczyt Bieszczad. 1346 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj jest 4 albo 5 sierpnia, piątek. No i jest pięknie. Bieszczady
końca zaliczone. Hej. No i teraz już jest kolejny dzień, sobota, 6 sierpnia, przepiękna pogoda, 30 stopni od samego rana. Spaliśmy za Wołosatę, to jest ostatnia wioska chyba przed granicą z Ukrainą. No i idziemy czerwonym szlakiem w góry. Dzisiaj cały dzień śpimy w górach i wracamy jutro do Ustrzyk Górnych z gór. O której godzinie to się zobaczy? Co przed nami na pierwszym etapie rozsypanie, spóźnień Halicz. Na Tarnicy, najwyższym szczycie, byliśmy wczoraj. A później jest jakaś góra, Bukowiec, coś tam. Nie znamy tak dobrze tych nazw w Bieszczadach. Wiecie, to są nazwy. Nazwy można sobie. Opisujemy wam tam. Nazwy można sobie wymyślić, jakie się chce. Generalnie chodzimy po górach tam, gdzie nam się będzie podobało. Szlakami rekomendowanymi przez ludzi. I takie, które nam po prostu intuicja podpowie, żeby iść w tamtym kierunku. Także dzisiaj raczej będziemy tam gdzieś wysoko. O, tam widać Tarnicę właśnie. Tarnicę. No, w telefonie nie widać tego tak fajnie jak na żywo. No, ale jest pięknie tutaj. Okej, to widzimy się na górach. Jarek właśnie podszedł do tego strumienia, żeby nabrać wodę. Wodę żywą. Najpierw wypłuczamy. Generalnie nie preferujemy plastiku, jeżeli tylko możemy, to używamy szklanych naczyń. No i mamy ze sobą szklane butelki właśnie podczas chodzenia po górach. Najczęściej i świeża, czysta woda. Dokładnie. Nabieramy świeżej, czystej wody ze strumienia i taką pijemy. Polecamy. No i doszliśmy do granicy Polski z Ukrainą. Tam widać taki punkt widokowy i tabliczkę granica Polski, granica państwa. Dalej iść nie można. Tam stoi, nie wiem, czy to będzie widać. Patrol. Tam gdzieś stoi. Straż graniczna. Tam, ale nie widać stąd, okej, okay, ale no stoi tam straż graniczna ukraińska i teraz tak mi przyszła taka myśl, my tu im tak pomagamy, Ukraińcom. A przejść przez granicę nie można, to takie trochę dziwne. Dla mnie to wszystko jest bez sensu, taka polityka. Ludzie to są ludzie, jesteśmy jedną rodziną, a nawet w takich przypadkach, kiedy się tak pomaga, to powinna być ta granica po prostu tutaj niepilnowana. Powinniśmy sobie wejść na tamtą stronę, zjeść trochę jagód, odetchnąć i powiedzieć sobie, a jestem na Ukrainie, a nie można, bo stoi patrol i obserwuje, czy aby ktoś tam nie wchodzi. Bzdura kompletna. No ale tutaj jest widok przepiękny. Zaraz go nagramy.
jest na szlaku czerwonym z Wołosat do Halicza i do Rozsypańca. Czerwonym szlakiem z Wołosatą do Rozsypańca. Świetna sprawa. Piękny widok. Mój mąż. Mówią, że nie ma przejścia. Jest przejście. To tylko tabliczka. To nic nie znaczy. Tu nie ma żadnej granicy. Jest ziemia i tyle. Idziemy dalej. Ok, jesteśmy w Muczne i zaraz wychodzimy do Bukowe Berdo. Godzina 15 się wchodzi. A będziemy dzisiaj spać. Chociaż
chociaż nie, na Bukowe Berdo, samo Bukowe Berdo nie wejdziemy. Wejdziemy tutaj, jesteśmy w Muczne. Przejdziemy żółtym szlakiem tu i skręcimy w Szczeliny. Szczeliny Widełki, ale nie będziemy tam szli, bo tu jest taki deszczowy deszczochron. Czyli w tym miejscu możemy sobie spokojnie na dziko dzisiaj spać, jeśli będzie padać. No to cóż, mamy godzina 15. Tutaj myślę jakieś 40 minut, w sumie 2 godzinki i śpimy pod zadaszeniem w pięknej aurze. To jest naprawdę piękna przestrzeń, wspaniałe widoki, bo dzisiaj szliśmy tędy i widzieliśmy to, jak to wygląda. Piękna sprawa. Tak więc jakieś 2 godziny drogi. No, zrobiła się taka pogoda, ale nie ma tragedii generalnie. Idę zobaczyć, jakie są ceny tutaj w PTTK. To jest schronisko. No, w Bieszczadach jest dziwna sprawa. Nie ma schronisk w górach, tylko trzeba zejść z gór. Bo tam, dzisiaj w tych górach, żeśmy naprawdę wiele, wiele kilometrów zrobili, bo żeśmy przeszli 3 albo 4 szczyty. No i nie było żadnego schroniska. Jest tutaj. No zobaczymy, co tam jest. Ładnie jest w tych Bieszczadach. Daleko, na sam kraniec Polski. Taki cypelek, jak ja to mówię, ale ładnie. Dbają tutaj o to, żeby ludzie się nie kręcili po górach po godzinie, no znaczy w nocy po prostu. Dlatego parkingi są tak cenowo ustawione, że za dobę masz 20 zł, ale na noc, żeby zostawić samochód, no to już 100. My znaleźliśmy sobie pole namiotowe, na którym za po prostu 3 doby zapłaciliśmy 30 zł, dycha do doby i tyle. A gdzie tutaj? Tutaj za tymi górami z Ukrainy. Czyli jednak to nie jest cerkiew, tylko to jest taki kościółek. Nowy drewniany kościółek. Na modłę starych zrobiony. Tutaj ludzie mają parking przy kościele, no i sobie chodzą w góry i tyle. A tam jest wieża widokowa. Pytaliśmy tutaj kelnerki w restauracji i to jest po stronie polskiej, można tam wejść normalnie, bezpłatnie. Ta miejscowość w Bieszczadach nazywa się coś w stylu Mucze? Coś takiego. Mucze. Mucze. Tak się nazywa. I to są takie chatki, jak tradycyjnie kiedyś wybudowane. Piękne. I tam będziemy nocować dzisiaj. O, tędy będziemy już. Tam się nocujemy, tam plecaki trzymamy. Plecaki zostawiliśmy u bardzo miłej dziewczyny, która tutaj sprzedaje pamiątki i powiedziała, że może nam plecaki przechować. Więc zostawiliśmy plecaki, poszliśmy do karczmy, napić się piwa, zjeść coś dobrego. No i teraz wracamy, bierzemy plecaki, no idziemy w góry i będziemy spać.
Polecamy. Punkt informatyczny kasowy. Muczne. Hej. Jest w 7:30 wieczorem. Już nikogo nie ma na szlakach. Jest tak pięknie. To są właśnie dzikie Bieszczady. Bo w Bieszczadach jest właśnie ten klimat. Bieszczady są dzikie, ale tylko wtedy, kiedy już ludzie nie chodzą. Bo na szlakach do godziny jakiejś 17 jest po prostu bardzo dużo ludzi. Tak jak w Zakopanem, czy tam gdzieś w Szklarskiej Porębie, albo w Karpaczu, na Śnieżce. A teraz, o tej porze, nie ma już nikogo. Jesteśmy tylko my. No już mamy niedzielę, dzisiaj pogoda taka jak widać, ale jest przyjemnie iść po szlakach, na których nikogo nie ma oprócz nas. Cóż, dzisiaj się będziemy żegnać z Bieszczadami. No, pochodziliśmy trochę po różnych szlakach. Zaliczyliśmy chyba wszystkie takie najbardziej odwiedzane szczyty i szlaki. Tak więc wyjazd był udany. Polecamy wszystkim. Tym, którzy lubią chodzić po górach, a jeszcze w Bieszczadach nie byli. Warto przyjechać, zobaczyć jak tutaj wygląda. Pomimo, że to jest koniec Polski, ale fajnie, że przyjechaliśmy. Takie drzewa na przykład tutaj są. Jak ktoś lubi przyrodę, to Bieszczady go zauroczą. A my wciąż na szlaku. Jest niedziela. Dzisiaj idziemy po przeciwnej stronie Ustrzyk Górnych. A tam chodziliśmy wczoraj i przedwczoraj. To jest to główne pasmo gór, do którego wszyscy się wybierają. W Bieszczady, czyli Tarnica, Szeroki Wierch, Halicz, Rozsypaniec i Bukowe Berdo.